2 kwietnia przed godziną 10 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o zadziałaniu systemu informującego o pożarze w dzierżoniowskim ratuszu. Na miejsce zostały zadysponowane 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, w tym wóz operacyjny. Odbyła się ewakuacja 77 pracowników urzędu. Prawdopodobną przyczyną zadziałania systemu przeciwpożarowego były prowadzone prace remontowe w jednym z pomieszczeń. Dzisiaj odbyła się ewakuacja urzędu, spowodowane to było uruchomieniem się czujki, która została uruchomiona przy pracach remontowych prowadzonych na terenie urzędu, a to są prace wynikające z tego projektu związanego z dostępnością i budową nowej sieci teleinformatycznej w urzędzie. Bardzo szybko zareagowała Straż Pożarna, no i w zasadzie chwilę po włączeniu się alarmu strażacy już byli na miejscu. Sprawa została szybciutko, że tak powiem, wyjaśniona, te wszystkie związane z takim momentem procedury zostały dopełnione i pracownicy wrócili do wykonywania swoich obowiązków.